Kamil gra widzowie na hero, to nie będzie jednak win. Nie, Kamil leci do zona chyba. I wróci tutaj, wróci. Dobrze, dobra, dobra decyzja pod wina. Quezzy ma tylko i wyłącznie gazik. Synet co ma? Slurpa. And a repeat. Once again, Cammy versus Quezzy in the final moments, both trying to outheal each other. Ja nie wiem, czy Cammy nie wygrał tej gry. Dokładnie, to jest Cammy win. 100% Cammy win, nie widzę innej opcji. Top 19 widzowie, Kamiński, zobaczmy. Ważny lejcik na... w tym momencie dla Cammy'ego to jest. Two players, just on the other side of that wall that he has to worry about. Quezzy and Venno holding on, ultimate high. Top 15, w zone są, Cammy teraz mega dużo przyjął, zone na 2 HP. Cammy! Jezus, myślałem, że on padnie. Mimo pizza, mimo powinna tu polecić pizza. Nie, Seti ma siorba, siorba ma, to siorb, siorb. To będzie widzowie dobra gra, ja nie wiem, czy tutaj Cammy i Seti nie zrobią wina. Oj, Kiry 1 HP miał. Kiry dead, Cammy bardzo ładnie, Cammy kurna jaka forma ma. To się szanuje, w końcu Cammy coś potrafi ugrać. Which is a must, because they now have very little builds, if any. Saying Cammy though, doing just as we've seen them do. In many, many different seasons, many, many different chapters, tarping towards that front side of the zone. Top 14. Zobaczmy widzowie. Zobacz Kamiński jaki flagger jak sprayuje. Wiem, że jak ja bym chciał znowu powrócić do grania z Kamil było tak niesamowity ten zawodnik. Top 7. 17 sekund do zamknięcia się widzowie zona. Zero macówkami. Ile ma Seti? Seti jeszcze ma trochę budowy. Top 6. Jezu, pa, jakie oni mają leczenie. Ja nie wiem, czy nie lepiej, żeby Seti grał heal off. It's Mr. Savage that gets revenge for them. But the damage has already been done. Quezzy had to go in for heal off rather early. And he's gonna be up against Seti and Cammy. And Synod is to win this one as well. A repeat of what we've seen many a time before. Dobra, Cammy gra heal off. 4-5 sekund przed. Seti jeszcze znalazł gazik. Prawdopodobnie Cammy mu da ten gazik. Dokładnie, dostał killa za Trulexa. Top 3. Jest grany gazik teraz. The difference is though, Quezzy, this is where they land that Kinjutsu. He knew the med miss was there, he can go right back to it and use it for heal off. But Cammy has his own med miss, he has enough time to stay in the game as well. Quezzy ma tylko i wyłącznie gazik, Synet co ma, slurpa. To Cammy wygrał to chyba. Ja nie wiem, czy Cammy nie wygrał tej gry, dokładnie, to jest Cammy win. 100% Cammy win, nie widzę innej opcji. Synet pada od Savage'a i w tym momencie Quezzy pada, któremu gazik się kończy. Jeszcze sałata. No i mówiłem. Cammy widzowie wygrywa tą gierkę, druga gra wygrana przez Cammy'ego, gratulacje. Dobrze Cammy, bo to jest ważny twój week, jeżeli tego weeku nie stronujesz, to trzeci będzie grany o gramcy. We're definitely aware of that, but Cammy and Seti, they are back, and I mean, this is good to see. I'm excited to see them performing in this meta, in this season, because as Levin mentioned, we hadn't seen them. We didn't see them last week in the finals. Yeah. Now they're finally putting on a show for us, and I feel like this is the sort of situation, the sort of meta that will suit them. They're a very adaptive team. They know how to adapt to situations, but more importantly, they're very proactive early on in the game. They can set themselves up for success before the end game has even started, and as Jacob mentioned, they did a really good job at collecting all the heals here. Widzowie, trzeba się skupić. Cammy na ten moment ma 4 miniski, 6 splashy. A jaki ma lucik Seti? Ty, ale macy mają dobre nawet, zobacz, Cap macy tutaj ma Seti. Center zona teraz mają zajętego, więc na eksploatacja będzie mega free. Oj, blacha też na glebie. Seti zabija w ogóle. Zobaczmy, kurna szkoda tutaj, szkoda panów, panów. Cammy i Seti z domem. Co sądzicie w ogóle o tych zonach, co są aktualnie? Anything that they hang on, because they're some of the best fighters in the world. Anybody challenge them, that's almost a blessing in disguise. As we jump on board Cammy and Seti. Cammy FN. Jak mu pójdzie w tej gierce? Przypominam, że to jest bardzo ważny week widzowie dla Cammy'ego i Cammy musi naprawdę dobrze się splaysować, żeby za tydzień na FNCS-ach mieć łatwiej dostać się na grancy. Bo aktualnie Cammy zrobił top 202 i dostał się na finały i next time musi się albo dostać też na finały, żeby zrobić grancy, albo będzie musiał takie, nie wiem, top 70-60 zrobić, zobaczymy. Anybody do in this kind of competition and he'd have to do it very, very fast. It doesn't look like that's gonna happen. Top 20 widzowie, flopery, czemu Cammy nie bierze floperów? Ej, flopery za mini, flopery za mini! Czemu on tego nie wziął? Czemu on nie wziął floperów za mini? Jest Seti ma jeszcze maca. Cammy w ogóle nie wiem gdzie jest. Seti to w ogóle nie oddaleńcy od siebie. Znaczy nie wróci tam, nie zapamięta gdzie są te flopery. No by je zaznaczył, jak ich nie zaznaczył to lipa. Zobaczymy. To bo 18. Zoł idzie na Setiego Cammy'ego będzie chillera. Myślicie, że zaznaczył? No dobra.
They have the best chance to take this. Maybe Queasy, Beano towards the high ground. Cammy and Seti fighting through the madness to the low ground. They have the heals. If they can survive, Tyro's getting under pressure. He's going to be able to escape, but he gets tagged out by the zone at the tail end. That's going to be a knock and a huge refresh to keep Cammy alive. Cammy and Seti claiming space on low ground, looking for a limbs as well. That is vintage from them. Spell, widzowie, kto jest na high groundzie? Na high groundzie Venus Quezim. A Spell i Wosik jeszcze żyje w ogóle. Zobaczmy, może i Wosika jeszcze klatę szybko. Wosik już solo żyje, potem idziemy do Kamiego. Nie, Wosik tu już będzie pizza, a to powiedzmy, bo to nie ma co. Wracamy do Kamińskiego. Kamin nadal, zobacz, low ground zajęty. Nikt im tego low grounda nie może przyjąć, tutaj tylko Kad jest nad nimi. Szlera totalna. Top 7. For him, it's all about placement before he goes down altogether. Cammy, they have the leaders of the low ground. They have pizza, they have splashes, they have Menmis. A recipe for success as Kane finds one slipping, but third parties from so other angles. Down goes Venno, and their run comes to an end. Kane's as well, he runs out of heals. This has come down to two teams, Cammy being one of them. No, niestety idzie już tutaj kurna po heal, niestety nie da rady. Top 3, Cammy gra healów. Ale nie wygra chyba tej gry. Seti na glebie, no Quezzy, Quezzy do końca zona był i zobacz jeszcze Ludma. This is a recipe for success as long as he doesn't go down to storm sickness. And a repeat, once again, Cammy versus Queasy in the final moments, both trying to outheal each other. Who is gonna have enough in the tank to survive? To z Kamiego storm sickness zabije, nie ma innej opcji. Nie lepiej czy Gazik teraz by robił. Jest jeszcze Meda ma. Nie, ale Quezzy nie będzie miał wolny storm sicknessa. We'll have enough time to use the medkit as well because of that slurp. And storm sickness is coming in for Cammy. He can't out heal. It doesn't matter how many pieces you have. Queasy will survive. Storm sickness putting an end to the Polish player's run. And so Queasy will win the rematch in the 1v1 heal off. 201 punktów. Cammy ogólnie za szybko, widzowie, zagrał. On za szybko zagrał, bo oni nie mieli już matca, to oni zagrali 14 sekund przed zonem. Gdyby nie zagrali 14 sekund przed zonem, to by była totalna chillera, a tutaj to nic nie dało już, no bo za mało matca było. Ale Viko jest sklejowane. Viko na glebie, Kami zabija, widzę, Kami z fragiem. Ze 100 damage'a mu zadał, więc mega git. Jeszcze maciki będą, czy nie? Skyden teraz. Będzie bitka ze Skydenem. O, o, o! Kami, Kami! No i Skyden na glebie. Skyden co odwalił solo. Jaki on miał loot? Pa, jaki miał loot zajebisty! Jaki zajebisty chłop miał loot, widzicie to? Kamatsu, kolejny frag! Już 3 fragi, zobacz to! Tam maców, zobaczcie, widzowie, ile maców jeszcze mają. Oni mogą całego movinga im otarpować. Oj, bardzo ładna pompa ze strony Kamiego. Bakan, bakan na glebie. Czwarty frag na ich koncie ogólnie. Top 13, ostatni idzie zone. Oj, ale Seti dostał plombę. W boksie ma Kami. I to właśnie o tym mówiłem, że może się odwalić zaraz. Seti and Cammy are still alive in this one, and they have brought plenty of heals for themselves, but they get taken down. It's Seti who falls, Cammy comes up clutch, and he's gonna go for the revive? No, it's not worth it. You just have to play for yourself, play for your life. Seti will drop you the heals. Beano and Queasy are gonna still keep fragging out. They're not playing on height. They might not have the healer potential, but like I said, the incentive is to drop down and frag out, and that's what they'll do here. Cammy piensa tylko drewna, Seti na glebie! Seti widzowie ile matca ma, oby Cammy go zabił, musi. Nie wiem, czy Kami nie powinien grać może hero tutaj. Kami będzie chciał zasekurować jakieś top 2? Chyba tak. Kami gra, widzowie, na hero, to nie będzie jednak win. Nie, Kami leci do zona chyba. I wróci tutaj, wróci. Dobrze, dobra, dobra decyzja podwina. Mimo podwina, mega zajebista decyzja. Mega dobre, to jest mega dobre. Jeżeli przeżyje, to mega mu się to opłaciło. Czy żyje Quezzy albo ktoś? Quezzy żyje tylko. Quezzy na low grandzie, widzowie. Pod chwilą raczej nie wygra. Quezzy raczej pod chwilą nie wygra. Kami, Kami, proszę, przeżyj, przeżyj Kamiński. Top 4, Kami gra kilo. Tak, tak możliwe, że to wygra. Zabija Drayson, będzie top 2, Kami zrobi im o top 2.
Darky does have a chance up above using pizzas, using the slurps. Cammy though, all alone, we saw him trying to pick up Zay. It wasn't worth it, there was a couple ticks that he took there, but another opportunity for Cammy to try and win a heal off out. Nie ma szans, że to będzie, nie ma szans, to jest top 2. Ej, a czemu Cammy nie wraca na Lucetiego? Co te, co on robi? Czemu on nie wraca na Lucetiego? A bo Storm Thickness, on ma Storm Thicknessa. Top 3, on miał Storm Thicknessa. Zapomniałem, już się dziwiłem. No nawet top 2 nie dał rady, Vadir będzie top 2. I zobaczmy. Tabela. Cammy top 3, Mixon top 4, typa jak nas tylko o siebie są. A więc tak, sytuacja widzowie wygląda tak. Quez i Venom, no to wiadomo, oni już na 1000000% top 3, top 1 mają granty na 100% gwarantowane. Swizzy Szmeki raczej też, Savage z Badalem też już na 100% mają granty, bo top 2, top 2. Cammy na Sting ma granty aktualnie. Cammy musi zrobić ile? 355. O kurna. Cammy musi zrobić finały jak chce granty. Nie wiadomo ile będzie, ale Cammy jeżeli chce mieć granty, to musi zrobić finały. Ty, to jakby Cammy nie zrobił tak naprawdę top 300 nawet, nie przyszedłby openów? Kopie, jakby Cammy nie przyszedł do openów, to może wiesz, że Stróżwika nawet nie ma. 5 punktów mu zabraknie.